Cześć, witam Was. Dzisiaj mi się śpieszy, jadę na budowę, bo ma przyjechać do mnie transport z kostką i z piaskiem. A tu proszę, wchodzę do auta, a tu komunikat. Ciśnienie 1,7 bara. No i że chyba gdzieś musiałem złapać kapcia. Zobaczymy, ile jest pozostałych. Pozostałych mamy 2,5. Tu 1,7. W pół do 7. Wulkanizacja chyba, z tego co się orientuję, jest od 8 albo od 7. No i niestety muszę pierw jechać do wulkanizacji, a dopiero na budowę. Dobra, jeszcze muszę do paczkomatu wjechać, odebrać parę paczek, pokażę Wam, co się u mnie dzieje, bo nie nagrywam nic na ten kanał, żadnych vlogów, no bo widzicie, no jest godzina w pół do siódmej, ja już wyjeżdżam na budowę, później jadę do pracy na popołudnie, także no cały dzień praktycznie nic ciekawego, no. Na ten kanał. Na drugim wrzucam cały czas filmy. Także zachęcam Was do wejścia. Ale mi mucha upierniczyła. Zachęcam Was do wejścia na mój drugi kanał i też tam subskrybować. Też tam ciekawe rzeczy się dzieją. Pokażę Wam dzisiaj, co zamówiłem, tak a propos. Bo przyszło mi parę paczek. Oczywiście na budowę wszystko. Ale Wam pokażę. Zrobimy taki unboxing na budowie. Dobra, jedziemy teraz. Jadę teraz do paczkomatu. Ale może jeszcze dmuchnę trochę mu powietrza na stacji. Mówię, na 1,7 troszkę mało. Chyba troszkę więcej, bo jest, bo zaczął mi krzyczeć. Awaria pilna. Już jest 1,5, także schodzi na powietrze. Musiałem wjechać na jakiś gwóźdź albo na jakiś wkręt. No bo co innego. Albo na budowie, albo gdzie indziej, bo to przybywa. Powiem Wam szczerze, że w tym aucie, kurde, często zdarzają mi się jakieś awarii. Chyba w sumie czwarty raz chyba mam kapcia. Nie wiem, czy to jest spowodowane. Tu buduje się osiedle. Proszę bardzo. Dobra, ja muszę tutaj wjechać. I wyjedzie. Wyjeżdżaj. No na spokojnie. Bez spiny. Dobra, mam brudne felgi, aż wstyd pokazywać. Ale nie widzę nigdzie wkręta, żeby... O, tu coś jest. A nie, tu jest zabezpieczenie. Nigdy nie widzę. Dobra, dopompujemy, zobaczymy. Co pokazuje tutaj? 1,5. Zapnij kozetkę węża, przyjdę do urządzenia, sprawdź się, nie wiem. Plus. Instrukcje obsługi, ciśnienie jest za niskie, a ciśnienie przycisku. Coś tu jest nie halo z tym wężem, chyba nie działa. Próbuję coś? Nie słychać nic, także nic nie pompuje. Niestety. No, chyba sobie popompowaliśmy. Niestety, ale... Nie wiem, start trzymać. Naciśnij wszyscy plus, naciska plus i powinno pompować, a on nic nie robi. No to niestety idziemy do wulkanizacji.
Powiem wam, to jest dzisiaj jakiś złośliwy dzień. Jedź! No jedź, ty... O Jezus! Dobra, trzeba się tu wcisnąć jakoś. Złośliwy dzień. Kurczę, dostałem telefon, że już jedzie z piachem do mnie. Teraz tutaj nie chciał mi... Z paczkomatu poszło, z bankomatu nie chciał mi wypłacić pieniędzy. Nie wiem, wpisałem jakąś kwotę. Ile wpisałem? 2000 chyba. Nie chciał mi wypłacić, musiałem robić po 300, po 500, po 1000, bo tak to nie chciał mi wypłacić. Nie wiem, co jest grane, czy upały, bo mamy prawie 7, jest 24 stopnie, a ja muszę jechać jeszcze do wulkanizacji. Mam nadzieję, że jest otwarta od 7 godziny. Z tym piachem sobie poradzi, powiedziałem, gdzie ma zrzucić, akurat może sobie poradzi. Także nie będzie tak źle. Tu się wcisnąłem troszeczkę tak niekulturalnie, ale no niestety muszę tak zrobić. Czy niekulturalnie? No czekałem, nie, że się wcisnąłem na hama. Czekałem, czy mnie wpuszczą. Mnie wpuścili bardzo ładnie. Dobra, jedziemy do tej wulkanizacji. Zobaczymy, czy jest od 7. No mówię, że pechowy dzień. No ja pierdekam, jestem, wjeżdżam do wulkanizacji. Taka mniejsza wulkanizacja, ale czynna od 7, także to dla mnie plus. I co? I pan mi mówi, że 17 pani naprawia maksymalnie 16. A jeszcze tym bardziej z czujnikami ciśnienia, bo tego się nie podejmuje. Mamy warsztacik, no niestety. Otwarty jedyny w okolicy od 7. Reszta od 8, 9, a ja nie mam czasu, dobra, ale mi chociaż dopompował. Dopompował mi tak, że mogę jechać, nic mi nie komunikuje, no, także jadę na budowę, zrobię co mam zrobić i wracając dopiero wjadę do wulkanizacji. A teraz muszę zasuwać, bo normalnie jest gościu, stoi pod bramą praktycznie. I nie jest pewien, gdzie to zrzucić. Trochę nagniemy prawa fizyki. Jadę oczywiście przepisowo. Szybko, ale przepisowo. Dobra, idziemy. Jestem już na budowie. Jeszcze się nie przebrałem, ale powiedziałem, że zrobię wam mały unboxing, to wam zrobię unboxing, tylko muszę nożyk znaleźć. Nie wiem teraz, gdzie ja mam nożyk. Jest. Także u mnie na budowie się dzieje cały czas. Teraz kotłownię robię akurat w płytkach. Dzisiaj będę futrynę muszę obsadzić i dokończyć płytki. Dobra, robimy unboxing. Co my tutaj mamy? Co tu przyszło? Przyszło nam... A, lampy. Przyszły nam lampy. Jak ta jedna lampa wygląda? O, takie lampy przyszły do sufitu. I tu w korytarzu będą takich 6 lamp takich kupiłem. Ale kabelki cieniutkie. Bożeż, kurde. No ale dobra, zobaczymy, jak to później świeci. 6-watowe. No, ładnie wyglądają. Dobra, takich 6 lamp zamontujemy. Dobra, to jest jedna paczka. Wiemy, co było w tej paczce. 6 takich samych. Aha, światło miało być neutralne. 450 kelwinów. Które mamy? 6-watowe round natural white. Jest, dobra. To jest pierwsza paczka. Druga paczka, co mamy w drugiej paczce? Co to przyszło w drugiej paczce? A, rygiel. O kurde, troszkę mi się zgięło w transporcie. No ale cóż, dobra, rygiel do bramy i elektromagnes do furtki, znaczy się nie do bramy. To musimy sobie przyczepić tu. Tam są chyba. Tam? Nie, tam są. Przyczepiamy tu. I tu wchodzi, otwiera się furtka. O, zaczep mi ten wyleć, skoczył. Dobra, no to to mamy to rygiel do furtki. Koszt rygla to jest 63 zł razem z szyldem. Elektrozaczep, nie mówię rygiel, no elektrozaczep plus szyld. 63 zł. Bez żadnego pamięci, bez niczego, zwykły do domofonu. I mamy tu jeszcze, a tu pewnie krzyżyki przyszły, te do poziomowania. Co tu mamy?
Nawinięte jak trawa. I taśma papierowa do przetestowania niebieska. Normalnie niebieska kosztuje kurde około 12 zł, to kosztowało 3,50. Zobaczymy, czy to jest to samo, ale chyba widzę, że nie to samo. 3,50? Już mówimy jeszcze dokładnie. Taśma 3,40. I system poziomowania płytek 60 zł. Mam już, brakowało mi tych po prostu, tak? Zdecydowałem się na system poziomowania płytek, dlatego że no ja płytki kładłem bez tego systemu cały czas. Natomiast czemu zdecydowałem się na ten system? Dlatego, że teraz płytki kupiłem do łazienki. Ja pokażę wam. Kupiłem płytki do łazienki z ostrymi rantami. One się nazywają rektyfikowane czy coś takiego. I chciałem, żeby to było idealnie położone. Także system poziomowania myślę, że przetestujemy, sprawdzimy. Nigdy z tego nie korzystałem, nie robiłem w ten sposób, zobaczymy. Bo tutaj robiłem normalnie, czy na podłodze, czy na tym robiłem. Jest brudno do wyczyszczenia. Normalnie robiłem na wyczucie na ręku. W kotłowni płytki są najtańsze, niestety kosztem jakości. Różnica tolerancyjna błędu jest 1%, gdzie zdarzało mi się, że fuga po prostu mi o tak tu uciekała. Musiałem później prostować i niwelować. Kombinacja to jest gotłownia, tylko powiedziałem, nie spuszczałem się nad tym. Dzisiaj sobie dokończę tu, zrobię ładne obejście, pierwszy obsadzę, potem dokończę płytki. Dobra, to tyle w tym temacie. Piach zdążył mi przyjechać. Także widzicie, no, co u mnie się dzieje. No, cały czas praktycznie takie prace. Dzisiaj mi przyjedą dwa takie piachy, jedna tu, druga tam, przed domem wyrzucimy. Przyjedzie ziemia. Ziemia też mi wjedzie od razu tutaj, w tą część. Bo później, żeby wyrównać, bo kostkę tu podnoszę wysoko teren i ziemią sobie zniweluję. I dzisiaj przyjeżdża jeszcze kostka. Kostka teraz, dlatego że trafiła mi się dobra cena. Kupiłem kostkę teraz, ale dobra, no nie na tym kanale nie będę mówił o budowie, bo to bez sensu. Chciałem wam go pokazać, co się u mnie dzieje. Co się u mnie dzieje? A u mnie się dzieje dużo. Od samego rana na nogach. Jeszcze do wulkanizacji muszę jechać. Jeszcze muszę zahaczyć wulkanizację. Nagrywa się? Nagrywa. Wulkanizację muszę zahaczyć. Ale czekam, aż wszystkie transporty przyjadą i po prostu wcześniej przed pracą pojadę i naprawię tą oponę. Dopompował mi do 3 atmosfer. Powinno mi starczyć dzisiaj na cały dzień. Bo wczoraj mi pikało, że jest mało. Ale mówię, może zeszło, może ciepło, na to jednak nie. Dobra. W każdym bądź razie ja się biorę za robotę, przebieram się i biorę się i nagrywam na drugi kanał. Dobra. To trzymajcie się i pozdro. Godzina 12:30, mamy 31 stopni. Ciśnienie mi pokazuje cały czas 1,7, także no schodzi mi, wiem w którym miejscu. Leci mi na starej łatce. Te łatki kołkowe to dupy. Jadę teraz do wulkanizacji, mam nadzieję, że mi zwykłą łatkę wsadzi. Dzisiaj obrobiony jestem, dzisiaj miałem taki zapierdziel, wszystko dzisiaj naraz było. Wszystko naraz dzisiaj, a mianowicie i przyjechała mi ziemia, przyjechała mi piach i kostka. Pokaż, o, zobaczcie sobie, jaki fajny sprzęt gości mnie rozładował kostką. Cek sterowany zdalnie, ustawia sobie palety, wozi nim gdzie potrzeba. Przyjechała też ziemia, wszystko naraz się przyjechało. Ziemia, jedna wywrotka piachu, ziemia i druga wywrotka piachu. I trzecia ziemia była wcześniej przywieziona. Jedziemy do wulkanizacji, no i do roboty. No i tak wygląda mój cały dzień. Na budowie zapierdziel. Nie wiem, w co mam ręce wsadzić. Czy robić jednocześnie, kurde, czy robić te płytki, czy robić już sufity, czy na zewnątrz. Fajnie by byłoby mieć już na zewnątrz zrobione. A to względem tego, żeby może bo nawet grilla zrobić swobodnie. Teraz film mam kupy piachu, nic więcej. Muszę kogoś zatrudnić do pocięcia drzewa, no bo ja nie mam czasu ciąć. A póki ciepło sezon, to pasowałoby to pociąć. Muszę kogoś zatrudnić do tego. Dobra. Koło naprawione. Powiem wam co było. Bo tak jak przypuszczałem, że leciało na łatce. Na łatce. To nie była łatka, to był kołek. Do naprawy, samemu możesz naprawić sobie, przekuwasz kołek, jak wciskasz jakieś sznurki, to są takie. Natomiast
No niestety te szturki się nie sprawdzają u nas, zauważyłem, bo tu już jestem nie pierwszą osobą, jak rozmawiałem tutaj ze Staśkiem na wulkanizacji. Ma stara wulkanizacja, kupę lat tutaj sobie naprawiałem i wymieniałem koła i powiedział, że no to się nadaje tylko praktycznie do, no do tych opon, co są samonaprawialne, czyli jak, no nie pamiętam, co z taki jakby gumowaty czy coś jest takie, no nie pamiętam, coś fachowo nazywa. Albo jesteśmy w trasie, gdzie możemy sobie sami na chwilę naprawić. A tak to prawidłowo powinno się łatkę od środku, ale to trzeba zdjąć koło, zdjąć oponę i tak dalej, no. W każdym bądź razie naprawiłem naprawę, kosztowała mnie 25 zł i teraz będę, myślę, spokojnie mieć posłuży. Dobra. To zrobione, to zrobione. Jadę do domu się wykąpać i do roboty. Tyle. Widzimy się jutro.